Siema, z tej strony Odkrywcy Północy i dzisiaj mamy dla was trochę coś specjalnego, ponieważ po roku przerwy będziemy nagrywać eksplorację. Będzie to opuszczony hotel w pewnej miejscowości położonej niedaleko Trójmiasta. A no i właśnie, trochę się zmieniliśmy przez rok, mi się przytyło, Kuba jest taki jak był. Miejmy nadzieję, że on się spodoba po tym roku przerwy, tak więc do zobaczenia w środku. Kolejnym odcinku, pierwszym w tym roku na kanale Odkrywcy Północy, mam nadzieję, że nie ostatnim. Jesteśmy przed hotelem Murat, tam sobie pójdziemy na koniec. Miejsce ostatnio dość znane na mapie trójmiejskiej eksploracji i okolic. Opuszczone w 2018 roku, czyli rok temu. Był to trzygwiazdkowy hotel Fureszki Płotu. Generalnie od 2013 roku hotel ten miał duże problemy finansowe, ale to już wam opowiem w jakiejś staweczce potem. Najpierw sobie zwiedzimy obiekt i potem będzie historia, ujęcia i tego typu rzeczy. Prawda? To jest chyba Murat. Był napis, no na budynku, to widziałem na zdjęciach. Najpierw pójdźmy tutaj właśnie, potem pójdziemy do tam. Że to jest nowa część, już widać, dosyć mocno wygolona ze wszystkiego, co dało się stąd wynieść. Ale sama architektura tego budynku robi wrażenie. Oczywiście ten, zapomniałem, znaczy nie mogłem znaleźć latarki po roku, więc wybaczcie. Tu był jakiś grzejnik i to już taki nowszego typu. No to ewidentnie budynek był bardzo nowy. Dużo odurowania, że jak ja to zawsze nazywałem. Kuchnia Iwy. Restauracja. Choinka. No elektryczny, ale i tak sporo tego pozostawało w sumie. No wiem, ale to dopiero się zaczęło w naszym kraju, już nie było nic nie będzie stanu. No. A bezpieczników już nie ma, to była instalacja, to nikomu tak dajesz. Jak chodzi, to ja... No tak, na pewno, już tam po części było, przynajmniej w większości. Ten napis jest ciekawy. Basen? Basen, no. Tak wygląda. No nowa część to. Ale kurczę, tyle kasy się zmarnowało. No a w ogóle to jest coś w ogóle śmieszne, bo gdyby... Weź tam zaświeć jeszcze. Gdyby nie komornik, syndyk, nie? To można było nawet rozwijać, nie? A teraz zajął to syndyk i co się z tym dzieje? To nie jest w ogóle chronione. A mógł to, nawet jakaś sieciówka mogła to odkupić i zainwestować. Tu nie chodzi o odkupienie, tylko o to, że gdyby komornik nie zabrał tego po prostu, że za jakiekolwiek tam drugi albo ten, nie? Czujeczkę jakaś. No to by, to tak nie wyglądało teraz i by to sterowało na to, nie? No grube jest to szkło. No bo to szkło to jest takie w ogóle, porządne, to jest anty... Włamaniowe, no. Takie... Z tym miejscem, słuchajcie, krąży pewna legenda. Nie, za chwilę o niej trochę posłuchacie. Ale to bardziej ze starą częścią niż tą, tam gdzie będziemy za chwilę. Taka legenda dosyć straszna i tragiczna w skutkach. Nas też na pewno już słyszeli, nie? Ale ta winda jest. Winda jest w górę i ta kompletna, nie? Kurczę. O. Guziczki. To jest dokumentacja tych wind. Dokumentacja dźwigu z napędem elektrycznym. Jest nawet adres, który będzie trzeba zamazać. 2007 rok. Aha. Wyprodukowane, w 9 roku wydrukowane to było. Jakieś biuro, może coś takiego magiczne, Andrzejki w hotelu Murat. 26 listopada 2011, start o 20. Czyli to się jeszcze odbyło. Kurde, jakieś plakaty imprezowe. Ciekawe.
Z przycisku pożarowego. No. A to była lampa, no taka stojąca na ziemi. To pewnie na tym holu miały stać, albo stały nawet. No. A poczekaj, jak ta. Jaka podłoga. Tak, i wiesz, fajna. I winda stoi na tym piętrze. Ale fajne są te malowidła na ścianach. Tam po tak ciało, to nie zwrócić uwagi, no faktycznie. Tam ktoś jest? Na dachu, uważ. Widzisz? To są ptaki. Ale drzwi, o Jezu, to takie fajne wszystko, takie nowe. A tak się marnuje, ile no. Te drzwi muszą kosztować, nie? To jest coś. No. Stary. To nie są, nie? To jest kupa kasy. Dobry, nie przeszkadzamy? Dobra. Zwiedzamy. Ale ktoś po tym skakał, nie? No. Ej. Ewidentnie. A ja bym się bał. No bo to już są te windy bezlinowe, to są już te, co jeżdżą na szynach. To widzisz, to polega na tym? No. Że masz takie szyny, jakby, i to po tym jeździ. Aha. Po prostu. Taka duża, no. No, ale to robi wrażenie. No. Ja sobie podwieszany, ja bym teraz wiedział, że on sobie zapadł? Nie, myślę, że się zapadł. A tak sam z siebie chociaż, się chociaż, albo jak kable wykręcali, czy coś, to może. Wow. No to nie, jeszcze nawet wilgoci za bardzo nie ma, nie? Tak. A widzisz, to jest parkiet. O. Ale to wychodzi na to, że w tej części nie miało być zbytnio pokoi. No nie, no to mówię, to tylko będzie było bardziej przemyślana taka... Też jest dokumentacja windy. Po niemiecku tu masz jakieś te... To jest po rosyjsku. I talerz nawet. Talerze leżą. Dokumentacja. Winda jest dobrze zachowana, podejrzewam, jakby podpiąć to podpaliła. Tak wygląda nienaruszonym, to ktoś chyba buciorami, a tak to jest z nią wszystko okej. Okay. Podejrzewam. A to ty. W 2009 zamontowane. Tu jakieś tajne zakamarki, czy to tak ktoś... Myślę, że to było do przecierania sali, bo takie samo coś... No, tak, no są zawiasy, więc jak to wygląda w sumie. Żeby odciąć tą część od tamtej. O, widziałem te schody, fajnie. Wygląda jak tył jakiegoś kina po sumie. No, ale ten... One tu leżą, czy... Nie, zabrali większość. Wszystko co mogą to biorą. Tutaj już były zaliczki z tego co czytałem na wesela różne imprezy i to zbankrutowało w międzyczasie i ludzie potracili parę tysięcy, nie? Na tym, bo to się nie odbyło w końcu. To jest chłodnia, no. To jest chłodnia, patrz. Takie grube drzwi. Gdzie? Tutaj. Masz chłodnię. A, drzwi o to co no. Chłodnia, tak. Masz rację, Kuba. Jakiś tortów, nie? Na klucz. O, masz a, nawet ją zamknąłem, nawet działa jeszcze zamek chyba. No, jest zamknięta i teraz. No. I paletki takie. Ktoś se weźmie, jeszcze działa, nie? Po co im te wężyki? Co tam, to rura była w tym, że oni to wyciągali wszystko? Nie wiem, chyba tak. Nie, no z takich wężyków. Chyba, że metalowy był w środku. No metalowy w środku był, na pewno. Taka osłonka jeszcze. Kurde, wszystko powykręcali, nie? O! Wisuarek? No. A tutaj jest zamontowane, wszystko łącznie z kabinami. No to jest fajne. Brudne. I to? To fajne.
No dobra, to co, idziemy na łącznik. Dalej, no. Hotel Murat masz napisane nawet na budynku i literki leżą na ziemi. Nie, a zamazujemy nazwę, czy nie? Nie, centrum Hotel Marut, siłownia, coś tam. Dobra, fitness. Konkretny sprawnik od windy masz tutaj, razem z wyświetlaczem i silniki. No. Tu jest linka 10 kN, 10 kN. I to cały sprzęcik jest na górze, nie? Od tej windy. Muzyka? Bo winda jest tutaj i winda była tutaj. Co się z tą ścianą stało, przepraszam bardzo? A, to była szyba taka po prostu. Dwie nawet. Macie rozdzielnię elektryczną i tu było takie podwórko tego hotelu, które bardzo ładnie zresztą wyglądało na zdjęciach. Widzę, że tam to jest ciekawie, w sensie w negatywnym tego słowa znaczeniu. Dzika zwierzyna i podgórkę. Tu jest fajnie. No to tam masz to samo, tutaj ta ściana cała wywalona. To tam jest mniejszy. Jakiś garaż. To, Jezu. Tu są pokoje. No ewidentnie, to jest pokój. A, spłuczka jest. Kurczę. Zajebano. No, zbiornik masz jeszcze. Pod ścianą. O! Miasta z odzimieniem? No. Rarytas. Wiesz, no dosłownie rarytas w tym kraju. Nie, dobra, ja nie dotykam tej rolety. O, jakieś fajne są te poręcze. Tutaj już widzę, że coś się wydarzyło nieciekawego. Troszkę inny jest chyba ten pokój. Może nie? No nie wiem, dobra. Nieważne. O! Co? Całkiem nagi sufit. No. A to jest blacha. Z blachy jest ten sufit, falisty. Powiem ci, że... O! No. To wygląda jak zdrowie 15 lat temu. Tu daje. Świadectwo dojrzałości liceum Izabela jakaś tam 18 marca 77. Chyba pracownik, nie? To jest jakieś szkolne. Świadectwo dojrzałości to jest... Teraz zobacz tutaj. Widziałeś to? To się na drzwi wieszało. I to oznaczało, że chcesz, żeby pani ci przyszła posprzątać pokój, a to oznacza, że nie wiem, jesteś zajęty i że ma nikt nie wchodzić do pokoju. A to jest przyznak za głowę. Albo nie, bo dojście się poznają, to się nie dowiecie. Jeszcze nie. Nagranego rok temu. O, i tam widać na oknie napis, o Jezu, nazwisko właściciela tego budynku, tego hotelu, który miał na nazwisko na K. Nie wiem, czy mogę to powiedzieć, wszyscy o tym wiedzą. Co chodzi właściciele tego? Bo czytałem też o tym właśnie. Kurczę, ale to jeszcze z tym napisem tutaj dalej robi wrażenie. Drewno. Ma beton pod spodem. Kurczę. Znak bezpieczeństwa. Tu zapewniają, że jest tu bezpiecznie, więc... Nie wiem, jakiś... No. Jeszcze zasłony w oknie. Ale kurczę, to jest fajne. Mega to robi wrażenie. Lampa. Cześć. Kojarzysz? Z autobusów.
Młotek do wybijania szyby pożarowej. Tutaj leży. Doniczka. Kołeczka. Ostatnio jak się skarży, że autobusy podpieprzają. Mogą to sobie wziąć. Są dostępne. A tu ktoś podłoga zdał? Tak, to jest podłoga zjechana, tak właśnie, no. Podłoga jest tu No. A pokoje znowu, no. Brodzik. Ten z balkonów. O! Przynajmniej to zostawili. Tak nie powinno być, wiem, ale przynajmniej robi pozór. Ale gniazdka są wszystkie internetowe, normalne i tak dalej, telefoniczne. Ale nie, to jak naprawdę jest taki szum na to miejsce za 2 miesiące? No, 2-3 miesiące wcześniej. No to zobacz, jak to jest... Tam rączkę od grzejnika. Wczoraj. Rok temu dostawaliśmy info o tym hotelu, ale jakoś tak nie śpieszyło nam się i to był chyba błąd, bo uznaliśmy, że... Myśleliśmy, że jakieś czujki tu będą i jakoś się nam tu nie spieszyło i dopiero teraz tu przyjechaliśmy, jak już dostajemy sygnały, że on się robi w ruinie coraz bardziej. No, się zamyka, proszę Państwa. Warto to wziąć pod uwagę. Te palety. Czekaj, bo jestem miły, ja już uznałem, że będę zamykał okna, jak będę widział, że jest otwarte. A ten dziedziniec też jest taki... O ty, patrz co tu na dole jest. Ho! Zajrzyj sobie tam, co tam leży. No, ciesz się z tego, co masz. Co? No, tam jest fajnie. Dlatego on nacisnął, musisz nacisnąć taki sam czerwony przycisk na dole. Subskrybuj. Dzwoneczek. I zamykam. A, dobra. A tutaj już tak pachnie komuną. Te barierki tak pachną komuną. No tak komuną nie wiem, ale tak dalej było wycięte, nie? No, taka jeszcze bieda w Polsce wtedy. Znaczy dalej jest, ale większa bieda. Ale jakie fajne są parapety. Nie wiem, co to jest za materiał, ale ładne są. To zobacz. Patrz, ładny jest. Nie wiem, z czego to jest, ale... Fajnie to jest. Granit. No, ładne. Witamy w hotelu Marmur. Ale okna bez klamek. I to jest chyba kuchnia. Taka ta poważniejsza. No tamta nie była poważna? Nie. A, gusto. Kurde, ej, latarka. Nie jest, nie chciałem się latarka włączyć w telefonie. O. A to jest szybko jeszcze. To zostaw to szybko. Spokojnie. O, wyjście ewakuacyjne. Jakiś licznik. I witraż tam dalej. I witraże są tutaj. Dobra, przerzuciliśmy się na aparat, by się przegrzało nasze piękne, legendarne Xiaomi, które... Tam nic nie ma, do szkoła, więc możecie po prostu po tych drzwiach utańskuć. Tu są dokumenty. O, tam coś leży? Nie, to nie jest takie... No po prawej masz dokumenty cały czas. Archiwum. Nie, jak ktoś tutaj kiedykolwiek nocował, to polecam zabrać sobie stąd swoje rzeczy. Wygłuszone? No, ale jest wygłuszone. Nie ma. Ale też jest zajebiste. Ale nie, to chyba nie było wygłuszone, tylko po prostu ta pianka pospadała i dlatego. To wziąć znaczek i wygłuszenie. Rondelek może. Ale syf jest w tym rondelku, ja bym z tego nie jadł. Czajniczek, kurczę. Taki najtańszy czajniczek, ale jest. O! Karta podarunkowa do Empika. No. No połamana w pół, więc chyba tak. Raczej już nie przejdzie. A co to było takie duże? Nie, no to nie mogła być kuchnia. Nie, mi się wydaje, że tutaj były... To jakieś palety stały. No tu widać. To nie, no to kuchnia to jest tutaj obok, to nie jest. A. A tam mogła być, nie wiem, jakaś jadalnia? Może. Całkiem prawdopodobne.
Czy jakaś kanapa tu leży, to może faktycznie. Trzeba oświetlić jakoś. Najniższy punkt. Szatnia gdzie? A, nie. Kurczę. No, ciekawe to jest. Ale pleś. No. I kwiatki sztuczne. Roślinki. I magazyny jakieś? Do paragonów. Do paragonów, no. W kasach. Jakaś taka lodówa. Jeszcze chyba się automatycznie zamykała, tylko jest jeszcze wygląda. Automatycznie nie było. No też, no w sensie dom. Jest tam coś? No słuchaj, czy to jest domowa? To jest. Nie, to są właśnie lata 90. To są takie połowa. Wczesne lata 90. No to jest taka komuna już upadła, nie? Jesteśmy na samym dole teraz. Przy głównym wejściu. A, to jest to, co widzieliśmy z okna. Aha. Tutaj. Krzaczory. Chaj się tam misieniec. Ja tu jestem po to. Fajny jest ten napis. A ja się tam przejdę w sumie. Bo why not. Ale widzę, że dawno. Jakieś ptaki się mnie tu boją, spokojnie. Tu jest cały dziedziniec, słuchajcie. Chyba, że to widzieliśmy. No, chyba to widzieliśmy. I tu są te witraże. Tutaj, słuchajcie, mamy główne wejście i leży tutaj od cholery baterii. Nie wiem dlaczego, ale ile? Słuchajcie, dla tego widoku to jest wow, to miejsce jest przepiękne. To jest straszne. Tutaj mamy jeszcze dywanik, który pewnie będzie fajnie widoczny z góry, ale dostałem cynk od nioka, że to jest jakiś kuchnia. Dlatego się tu udam do niego. A, pewnie jest, a to jest fotel, ale śmiesznie. I wyjście jakieś. Kurde, ciekawe, zastanawiam się, czy ten budynek tutaj, którego nie widzicie, bo świeci słońce, jest otwarty, jest czynny czy nie, i śmieci tutaj leży łza. Jakieś szafki i śmieci na tym tarasie. Jakieś półeczki. O kurde. Ceny różnych produktów. Zamówienie 34. Już panu mówię. Nie, za ten rozpiskę. Ale proponuję ryż, 3 złote. Uuu, ale jakie czarne szafy. Tu widziałeś? Co? Tam widziałem, to był prezes. Jak tam śmierdzi. Ten prezes to niezły. Nie, nic nie mówię. Przyszliśmy na jedzonka, ale mamy coś innego. Apteczki. Co mamy? Mamy zdjęcie, jest jedzonka i przepisy. Znaczy nie, tu jest rozpisy. Tak, drogo, 44 zł, polędwica wołowa. Co w hotelu tyle kosztuje? Weź to tylko ten. O, bo lepiej widać tak. Zrazy wołowe 24 zł, nie jest takie. Moje zdjęcia. Devil Eye 23. Ale co, to prawdziwe zdjęcia, a nie takie jak większości hoteli, że masz, wiesz, no, z neta. Szafki, no. Jeszcze wieszaczki nawet. No ale nie, no Alma wyglądała gorzej. Do moich czasów przynajmniej. Jestem tak w szoku za zachowaniem tego obiektu, co? Tam byliśmy. Dobra.
restauracja i było napisane na dole na ścianie. Że co? Że to była restauracja. Dobrze, dziękuję. Dzień dobry, witam Państwa na lekcji pod tytułem Elektryka Prądnityka prowadzonej przez doktora habilitowanego profesora Mateusza Jankowskiego. Mamy tutaj trzy kabelki. Jeden z kabelków przewodzi faza, w drugim z kabelków jest uziemienie, w trzecim nie pamiętam. Jak wszystkie te kabelki złączymy, to mogę Państwu zagwarantować, że to pije. Cześć. Trochę złą porę wybraliśmy, wiesz? Wydaje mi się, że przyjście tu rano byłoby lepszym pomysłem. To co tam słychać? Muzyka i takie tu chwile pieprznięcia, to dźwięk, jak ktoś rozwala te obiekty. I jak widać, wandalizm tu majaka postępuje. Nie wiem, czy mi się to nagrało, ale może będzie słychać. Słychać, jak tam rozpieprzają, a my się wpinamy na dach. Bo to jest w sumie chyba najbezpieczniej teraz. Kamera mi się przygrzała, ale na razie jeszcze nagrywa, zobaczymy jak długo. Ta na głowie, w sensie, którą teraz widzicie. Słuchajcie, znajdujemy się właśnie na dachu hotelu Murat. Nie ma tak długo przed chwilą, tylko Murat. I mieliśmy, chyba na stanowale mówiliśmy wam, że opowiem wam pewną legendę, która krąży o tym miejscu i opowiem wam ją niuk. Jest ona dosyć tragiczna, no i dodaje klimatu do tego miejsca na pewno. No mogłoby się wydawać, że to miejsce jest naprawdę takie puste i nie ma żadnego klimatu w sobie, a po usłyszeniu tej legendy naprawdę przed każdym pomieszczeniem przechodzą ciarki w plecy i to jest naprawdę, słuchajcie, no po prostu może posłuchajcie sami tej historii, nie? To tak, wydarzyła się ona może mniej więcej 15-16 lat temu, kiedy podczas zabawy ślubnej, ślubu, panna młoda podrzucona była przez swoich gości, jak no wiadomo, na cześć, no wiadomo o co chodzi, i zahaczyła tętnicą szyjną o wentylator, przez co doszło do przerwania tej jakże tętnicy. No i panna młoda wykrwawiła się przy tym wentylatorze. Jeszcze spanikowani, nie wiedzieli co robić. Pan młody, po tym jak to się stało, zwłaszcza w dniu ślubu, jak to było, nie? No to bardzo się kochali, więc wiadomo, pan młody popełnił samobójstwo. Rzucił się pod samochód w sumie. I na to wszystko jeszcze teść, czyli dziadek, teść dostał zawału. Taka z bliższej rodziny starsza osoba i no, dostała zawału, więc trzy razy śmierć w jednym dniu i to jeszcze w dniu ślubu, który jest wyjątkowy dla pary młodej. No i to takie dosyć drastyczne przeżycie na wszystkich gości wesela. I najprawdopodobniej ta historia zdarzyła się teraz pod nami. Słuchajcie, na stronie internetowej trójmiasto.narkiwe.com jest tytuł, który brzmi Tragedia w Muracie w Redzie. I ktoś pisze tutaj, czy ktoś słyszał lub zna adresy www, gdzie opisana jest tragedia z wesela w Muracie. Chodziło coś o to, że panna młoda zaczepiła się szyją o wentylator i się jej zeszło. Pan młody skoczył pod samochód, a ojciec pani młodej zszedł na zawał. Nie mogę nigdzie znaleźć informacji na ten temat. I te ludzie piszą komentarze różne.
Słuchajcie, zastanawiamy, przed chwilą OSP wywaliło syreny, przejechało tu parę samochodów. Słuchajcie, w tym miejscu nasza wyprawa niestety dobiega już końca. Jest zachód słońca. My jesteśmy na dachu jeszcze, zaraz będziemy schodzić. Na dole jest już kupa ludzi, więc w sumie to może dobry pomysł. No i jakieś służby jeżdżące wokół. To był pierwszy film po roku. No nie kochajcie się, że taka przerwa była. Tak, teraz miejmy nadzieję, że będzie krótsza niż rok. Postaramy. Słuchaj, jak to może przyjść w najbliższym czasie, no to może zapowiemy, co się w sierpniu się stanie. No to ja mogę zdradzić. No. Słuchajcie, w sierpniu wybieramy się na 3-dniową wyprawę po Polsce i będą eksploracje nocne, będzie spanie w opuszczonym obiekcie. To jest. Tak będzie. Będą 3 różne miasta, bo i więcej 3 dni będzie bardzo ciekawie. Dobra, słuchajcie, kończymy ten odcinek. Było bardzo fajnie, miejsce dosyć ciekawe. No, spieprzono nam jakaś skamka, nie, w drugą stronę, dobra. Słuchajcie, jeżeli film wam się spodobał, to prosilibyśmy was, żebyście to docenili zostawiając lajka, zwłaszcza po roku przerwy, kiedy algorytmy YouTube'a jeszcze bardziej nam dołują statystyki niż do tej pory. Zostawcie lajka, bardzo was to prosimy, komentarz, jeżeli film wam się spodobał. Zasubskrybujcie kanał. Zapraszamy was na naszego Facebooka, gdzie posty tak się pojawiają nawet raz na tydzień, dwa, nie raz w roku, raz na tydzień, dwa. Na Instagrama, gdzie posty pojawiają się raz na pół roku. I zapraszamy was do obserwowania naszej wspólnej inicjatywy, jaką jest Urbex Sony Wandalizm. I śledzenie informacji dotyczących sprzątania fortyfikacji Jelitkowa. W tym roku Jelitkowa w Gdańsku w sierpniu. Dobra, zostawcie lajka, komentarz, subskrypcję. Widzimy się w następnych odcinkach. Do zobaczenia i cześć. Start. Dobra. Yeah.